Siema, lecimy z kruciakiem, który obiecałem wczoraj na swoim fanpage'u. Mianowicie temat dotyczyć będzie wyciskania w Monsterze. Pozwoliłem sobie tutaj zapisać takie ważniejsze kwestie, o które pytaliście. Także nie ma co czekać i bierzemy się za... Pierwsza kwestia, czyli jaki Monster i dla kogo, i czy tylko pod koszulę, czy tylko w RAW. Więc jaki kolor Monstera, to już zależy od tego, jak dużo wyciskacie. Do treningu RAW ja proponuję jak najsłabszy, czyli ten czerwony. Z racji tego, że tutaj nie potrzebujemy mieć dużego przebicia, żeby przełamać swoją stagnację, czy wzmacniać jakoś mocno, powiedzmy, docisk. Oczywiście osoby, które wyciskają tam powyżej 250 kg z czerwonego nie skorzystają, ewentualnie skorzystają za mało, więc one już powinny zakładać kolor, powiedzmy, czarny. Zakładanie, jak dla mnie, niebieskiego czy pomarańczowego przy wyciskaniu klasycznym jest bez sensu, jako tako mija się z celem. Ewentualnie, jeżeli ktoś jeździ na zawody, bo organizowane są coraz częściej zawody wyciskania w Monsterze, wtedy można sobie wziąć niebieski czy pomarańczowy, założyć jakiś super ciasny i każdy tak naprawdę nad nim zapanuje, bo Monster tak naprawdę to jest może 50% pracy tego, co wymaga koszula, także jest to bardzo łatwe. Teraz co do tego, czy jak w sprzęcie. W sprzęcie z kolei zarówno niebieski, jak i pomarańczowy pozwala nam na założenie koszuli później, czyli jeżeli kończymy rozgrzewkę na 220 kg w klasyku, a koszulę zaczynamy dopiero od 300, no to mamy te 70-80 kg jakiejś tam przerwy, tak? Czyli tego luzu, którego nie nadrobimy, więc musielibyśmy już zakładać koszulę i robić jakieś króciutkie dociski. A tak możemy sobie założyć już Monstera i zrobić sobie 250-260 kg, 270 i dopiero wejść na koszulę. Co do pytania, ile daje Monster, tego nie da się określić tak naprawdę, bo to procentowo jest też od wyniku, bo osoba, która wyciska 140 kg, będzie w stanie dołożyć, powiedzmy, 20-30 kg w Monsterze, a druga osoba będzie w stanie dołożyć 50 kg. Także jeżeli miałbym to klasyfikować, to najmniej dołoży czerwony, potem czarny, potem niebieski, potem pomarańczowy, czyli tak jak podaje producent, ale to też nie tak, bo jeżeli weźmiemy na przykład mniejszy niebieski, a dopasowany pomarańczowy, no to wyjdzie nam praktycznie na zero. Ja z Monstera pomarańczowego jestem w stanie wyciągnąć gdzieś 60 do 70 kg. Jakoś tak to u mnie wychodzi. Następne. Kiedy stosować sprzęt Monster Power? W bezpośrednim przygotowaniu startowym, czy podać jakieś przykłady? Przede wszystkim, stosując Monster Power, powinniśmy dosyć często przeplatać intensywność, czyli jeżeli wchodzimy na Monster Power i na duże ciężary, obciążamy swój centralny układ nerwowy, to następny trening powinien już być zdecydowanie o mniejszej intensywności. Kiedy go stosujemy? Stosujemy go wtedy, kiedy potrzebujemy przełamać swój, powiedzmy, wynik maksymalny, ewentualnie przygotować przedramiona, przygotować łokcie, przygotować obręcz barkową, może nie, bo Monster nam troszeczkę to stabilizuje, ale przygotować tak samo, zrobić sobie adaptację układu nerwowego pod dany ciężar oraz kiedy trzeba wzmocnić górną fazę wyciskania, czyli tak zwany docisk. Dlaczego w Polsce jest Monster Power, a gdzie indziej jest coś innego? Ktoś tam napisał, dlaczego ja nazywam to Monster Power, a nie Slingshot. Slingshot jest amerykański, od marka Bella. Monster Power jest polski, jeszcze Metal w Finlandii robi katapulty. Katapulty są chyba te najmocniejsze, srebrne, i one, z tego co widziałem, potrafiły nawet po 80-90 kg dawać zawodnikom. Dlatego jeszcze raz, Monster Power, polska produkcja i myślę, że nie trzeba szukać nigdzie dalej, bo jest to naprawdę dobra produkcja. Tamte też są oczywiście dobre, ale są o wiele, wiele droższe. Ktoś tam jeszcze zapytał, czy można stosować gumę taką zamiast Monster Power. Oczywiście, że można stosować tą gumę. Można sobie ją na pół i po prostu przełożyć. Z tym, że wtedy będziemy mieli bardzo nieproporcjonalne ułożenie gumy, co przełoży nam się prawdopodobnie na jakieś dysproporcje w wyciskaniu, czyli jedna strona będzie odciążona bardziej, druga mniej, co oczywiście grozi kontuzją, dlatego lepiej zainwestować w porządny sprzęt, który jest do tego przewidziany.
Tak samo ubieranie slingshotów, bodajże ubiera się za łokcie, a monstery mają tutaj dziurkę, gdzie tutaj powinien być mniej więcej wierzchołek łokcia i wtedy mamy prawidłowo ubrany monster. Różnice w kolorach już omówiłem, ile daje już mówiłem, przeplatanie intensywności, wszystko to było. Teraz tak jeszcze od siebie dodam. Zazwyczaj nikt nie wrzuca swoich rekordów w monsterze, bo jest to tylko element treningu, chyba że faktycznie robię jakieś przygotowanie pod zawody właśnie typowo w monsterze. Tutaj była też dyskusja odnośnie tego, że ja ostatnio zrobiłem 300 kg w monsterze i ktoś mówił, że tam mi asekurant pomagał. Nie, on mi nie pomagał. Zauważcie, ja się przyczepiłem do tego, że ktoś wrzuca swoje rekordy, gdzie mu asekurant podbiera. Ja tego nie wrzuciłem jako swój rekord, tylko jako element takiej przełamania, powiedzmy, bariery tych 300 kg. A jeszcze wcześniej mówiłem o tym, że jeżeli wchodzę z powrotem na swoje ciężary, czyli na te większe ciężary, lubię, jeżeli ktoś trzyma te ręce blisko, ponieważ mam wtedy wolną głowę od myśli i jestem w stanie się skupić całkowicie na torze ruchu sztangi, a nie na tym, żeby czy mi ta sztanga spadnie, czy nie. Także musicie nauczyć się tego, to po prostu odróżniać. Ja tego nie wrzucam jako rekord, tylko jako element treningowy. Monster Power. W bezpośrednim przygotowaniu startowym. Monster Power, ja myślę, że można wrzucić nawet na 8 tygodni przed startem, ale fajnie by było na te 3 tygodnie przed startem go odstawić, raz w tygodniu go robić. Z intensywnością, myślę, taką, jak ktoś uważa za słuszne, ktoś może robić dwójki, ktoś może robić jedynki, natomiast jak dla mnie nie powinno się sprawdzać maksów, tak jak ja wczoraj zrobiłem, tylko podkreślam, że ja przygotowuję się pod koszulę. Jeżeli trenujemy pod klasykę, nie powinno się sprawdzać maksów, powinno się robić przykładowo na dwójkach i na, powiedzmy, tam 110, 115 czy 20% w zależności od tego, ile nam ten monster daje. Jako ćwiczenia, powiedzmy, dodatkowe. Oczywiście możemy dorzucić również floor pressy, one też atakują naszą górną fazę docisku. Z tym, że jeżeli za często trenujemy na monsterze, znacząco osłabiamy sobie same wyjście z klatki. To tak samo działa koszula. Jeżeli za często jestem w koszuli, bardzo osłabiam sobie swój wynik graf. Więc można stosować to, ale jakiś czas i odstawić. Tak samo jak jest ze skosem ujemnym. Jeżeli pominąłem jakieś kwestie, śmiało pytajcie jeszcze właśnie pod tym materiałem na YouTubie. Materiał ukaże się u mnie na fanpage'u oraz założyliśmy z Wózkiem taką naszą grupę Wózek & Wagon Team i tam też to będziemy wrzucać. Grupa ma taki, powiedzmy, charakter merytoryczno-jajcarski, czyli możecie dawać tam swoje boje do oceny, osoby, które szukają pomocy, żeby ktoś im dobrze ocenił ich bój, wyciskanie, czy siady, czy martwy. Ale również będzie tam też spora dawka takiego, powiedzmy, niecodziennego humoru, więc jeżeli ktoś nie ma dystansu do siebie, nie ma dystansu do świata, to niech po prostu tam nie zagląda. Wrzucę link pod materiałem, wrzucę także dla osób zainteresowanych link do Monstera razem z kodem rabatowym na mnie. Nie mam z tego nic tak naprawdę, z tego kodu rabatowego. Jedyne co mam, to tam co miesiąc po prostu za używanie, za reklamowanie. Ale z samego kodu po prostu nie mam pieniążków, żebyście sobie nie myśleli, że was naciągam. To jest po prostu kod dla was, żebyście mieli taniej. No i to chyba tyle. Będzie na dzisiaj, tak jak mówiłem. Jeżeli coś pominąłem, jeżeli ktoś chciałby coś jeszcze wiedzieć więcej, niech pyta pod materiałem na tym kanale. Także do następnego.